Siemanko, witam na WD Music Zone. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie beefowi pomiędzy Oliwką Brazil a Young Multim. Z materiału dowiecie się o całym backgroundzie sytuacji oraz uwzględnię najnowsze aktualizacje. Pamiętaj, że jest to kanał muzyczny, więc jeżeli chciałbyś więcej tego typu filmów, zachęcam do sprawdzenia pozostałych odcinków na kanale. Będę wdzięczny za zostawienie łapki oraz komentarza. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zostaw suba razem z dzwoneczkiem, a ja już przechodzę do tematu odcinka. Wszystko zaczęło się od wrzucenia Instastory przez Oliwkę Brazil, w którym jeden z jej obserwujących zapytał, co sądzi o Young Multim. Oliwka we wpisie ostro wypowiedziała się na temat rapera. Co sądzisz o Young Multim? Szczerze, nie znam i nie chcę poznać. Spacja. Chłopak, który ma niespełnione marzenia o byciu raperem, siedzi przed komputerem i szczeka coś na temat mojej muzyki. Wypowiada się, jakby naprawdę osiągnął dużo w branży muzycznej. Sadek. Jeżeli kiedykolwiek osiągnie taki sukces jak ja, spacja, nie mówię tylko o milionowych wyświetleniach, lecz o całokształcie, może będzie miał prawo do komentowania innych muzyki. Na razie niech się od... Nie mówię tylko o milionowych wyświetleniach, lecz o całokształcie. Może będzie miał prawo do komentowania innych muzyki. Na razie niech odnajdzie siebie i zacznie robić muzykę, bo to gówno, co sprzedaje, nie stało nigdy obok muzyki. Bless. Pomódlmy się. Cała sytuacja miała miejsce 16 maja i również wtedy Multi zdecydował się zareagować na te słowa na swoim live'ie. Na samym początku udostępnił on wiadomość od raperki. 16 czerwca, wspominacie w swoim zdarzeniu. Hej, widziałam twój wpis na Twitterze. To nie moja wytwórnia zablokowała twój film, tylko automat blokuje filmy, bo zawiera mój utwór. Podeślij mi link do wideo i odblokujemy bez problemu. Widać zatem, że Oliwka Brazil kontaktowała się już z Multim. Co więcej, wypowiadała się w jego stronę pozytywnie, a nawet proponowała odblokowanie jego relacji na kawałek O Daddy. Można zatem zauważyć, że Oliwka jest komuś przychylna do momentu, kiedy wypowiada się o niej pozytywnie. Dodatkowo Multi stwierdził, że podopieczna Smolastego udostępniła na story jego reakcję na wspomniany kawałek. Cały zalążek konfliktu według Multiego to konsekwencja jego słów na temat Oliwki, gdzie powiedział jedynie, że stać ją na więcej. Z live'a rapera możemy dowiedzieć się, że wytwórnia Oliwki Brazil blokowała jego reakcję, kiedy z czasem jego narracja zmieniła się na bardziej krytyczną. Następnie Multi wrócił do wpisu Oliwki, gdzie wypowiadała się, że Multi nie ma żadnych podstaw do oceniania czyjejś twórczości, ponieważ jego osiągnięcia na tej płaszczyźnie są znikome, a na pewno mniejsze niż zasługi Oliwki Brazil. Raper w odpowiedzi na te słowa stwierdził, zresztą zgodnie z prawdą, że on zapracował na swój sukces sam, nawet jeżeli przeskoczył nagle z kariery youtubera do bycia raperem. Oliwka natomiast otrzymała dużą promocję oraz kontrakt z Majorsem tylko dzięki wstawiennictwu Smolastego, a dodatkowo jej zakres tematów omawianych w trackach sprowadza się tylko do jednego. Multi poddał wątpliwość również cały sceniczny wizerunek Oliwki, twierdząc, że zastanawiał się, czy jest ona industry plantem, czyli wymysłem wytwórni z całym rozpisanym planem na jej karierę. Po całej odpowiedzi jak Multiego, Oliwka Brazil doświadczyła sporej ilości negatywnego odbioru ze strony ludzi, po czym usunęła Instastory z wypowiedzią o Multim, zablokowała wysyłanie jej prywatnych wiadomości oraz wyłączyła komentarze pod najnowszym postem. Wtedy też 18 maja Multi skomentował sytuację na Twitterze w taki sposób. Kiedy wydawało się, że cała spina jest już ugaszona, niespodziewanie podczas programu Aferki 31 maja o całej sprawie wypowiedział się Boxdel. Wiem z kuluarów na 90%, że Oliwka Brazil nagrywa diss na Multiego. Ale nie wiem, czy to już gdzieś nie wyciekło. Ale jeżeli tak, to możecie powiedzieć, wow, Boxdel, ale jesteś, na koncercie kurwa, Smoły. Świeży. Na koncercie Smoły coś było, bo ja widziałem na TikTokach. Tak. No. Tak. Ale nie wiem, czy to już nie wyciekło gdzieś. Było to mówione, ktoś napisał. To już było. Multi mówił. O, Multi nawet mówił. No. Ale inaczej, Multi o tym mówił, ale ja tego nie wiem od Multiego. Czyli to jest jeszcze jakby leci łańcuszek, nie? Co więcej, ma on zamiar pojechać na zbliżający się koncert w Słupsku, na którym będzie grać m.in. Multi, Oliwka Brazil, Smolasty oraz Masny Ben i podkręcić w swoim stylu ponownie cały konflikt. O disie nagrywany przez Oliwkę wypowiedział się również Multi, że słyszał, że takowy jest nagrywany. Także na dniach powinna pojawić się odpowiedź Oliwki Brazil, ale już w formie piosenki. Dajcie znać, co sądzicie o takim posunięciu ze strony raperki. Z mojej strony to już wszystko. Jeszcze raz przypominam o zostawieniu łapki oraz subskrypcji razem z dzwoneczkiem. A jeżeli materiał Ci się spodobał, zapraszam na pozostałe filmy na moim kanale.
Trzymajcie się, do zobaczenia.